Pytaliście w komentarzach, czy my obchodzimy święto Halloween. Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj rozpoczynamy dzień od jeżdżenia na kocu po podłodze. Zobaczcie, są to dzieci, ciągnie się takie dzieci po podłodze i one mają fajną zabawę. A dzisiaj rozpoczynamy dzień takim pomysłem, że chcemy zwiedzić jaskinię tutaj przy Alicante. Mamy do niej 26 minut drogi, nie wiem ile to jest kilometrów, chyba 40, ale chcemy tam sobie zobaczyć, jak tam jest. Kasia się szykuje. No i zobaczcie, tak fajnie można jeździć w przyczepie na kocu. Jaskinia się nazywa Caneobre Caves i jest bardzo ładna. Jak widzicie, jest tam dosyć kolorowo, więc myślę, że dzieciom się będzie podobać. Co im się tu nawłączało. Tak wygląda ta jaskinia w środku. No i zobaczymy, czy coś takiego zobaczymy. Nie? No, zobaczymy, czy to zobaczymy. Takie coś tam masło-maślane, powiedziałem. Ale no mniej więcej to tak wygląda, więc jedziemy tam. Podobno kosztuje 7 euro za osobę dorosłą. To idziesz. Zanim pojedziemy, przetestuję jeszcze naszą nowo nabytą szczotkę. Zobaczcie, przez te wszystkie deszcze mamy tutaj dosyć brudno. No i to trzeba pozamiatać. Co tam, Szybuś? Fajnie zamiata? Tak. Słuchajcie, ja tu się zajmuję właśnie trasą do jaskini, a Ania weszła na dach. No kurczę, Ania. Jak ty to zrobiłaś? Przez okno? No, tu weszłam tą lampką. Czym? No. Schodź, ty jesteś niesamowita. Co ty chcesz tutaj jechać, tak? Do tej jaskini? No. No dobra. Żartowałem. Nie, to jest niebezpieczne, Ania. Musisz zejść. No ale śmiesznie to zrobiłaś, no zobaczcie. Trzymasz się? Chcesz jechać jak taka wyluzowana hipiska, nie? Lado, pani. Nada jest bardzo ciekawa, jak Ania to zrobiła, więc Ania, pokaż nam wszystkim, jak ty to robisz. No pięknie, zobacz, Nadia. Teraz ty możesz. To chodź z drugiej strony. Teraz Nadia chce tak zrobić. Ania już jest. Chwyćcie tej rury. No. No, zaraz tam Nadia dojdzie. A tu mogę wejść? No nie, bo może się wgnieść, Ania. Nie. No to wejdź. No brawo, dziewczyny. Dobra, ja wam zrobię jeszcze ostatnie ujęcie. Muszę was ściągnąć, bo się boję o to. Ja umiem schodzić. Ja też umiem. Szalone dzieci. Ania, chcesz tak jechać? No. Dobra. Będę jechać. A jak pan policjant to uważa? No to ci mandat da. Bo nie masz fotelika. Jakby to był zapięty fotelik, to no to byś mogła jechać, no. Będziemy już jechać, czy jeszcze? Czerwone. Zielone poprosimy. No już. Ania, poproś to, żeby czy na zielone się przełączyło. No poproszę na zielone. Nie słuchacie, głośniej. No poproszę na zielone! Nadia, teraz ty, bo ja coś ani nie słychać. Poproszę na zielone! Nadi działa. Nadi te światła słuchają. Dojeżdżamy do gór, ale zobaczcie, jak tu się ciągną plantacje po prostu jakichś roślin. Chyba pomidorów. Takie szklarnie przez kilometr chyba się ciągną. Ale widoki mamy przepiękne. I jak widzicie, dojechaliśmy do jaskini Caneobre. To się znajduje w takim miejscu pięknym. Jesteśmy 600 metrów nad poziomem morza. Tak wygląda wejście do jaskini. A ja wam pokażę, jakie mamy widoki. I zobaczcie, tą drogą jechaliśmy aż tam. Przepiękne widoki. A tam widać morze. Dzieci zauważyły, że tam się ktoś wspina. Nie wiem, czy tutaj nie ma jakiejś feraty fajnej. Ale tam jest taka wielka dziura w skale prześwitująca na wylot. Ania poszła pod taras widokowy i zobaczyła, że tam nie ma czego. Ania, trzymanki? To nie jest trzymanka, tylko barierka. Tutaj nie ma barierki, więc jest zamknięte. Jest tutaj przepaść. I znowu mamy jakąś fajną gąsienicę. Stonoga to jest. Stonoga to jest. A mnie
kupują. Tutaj jest kasa biletowa i teraz kupimy bilety. Zobaczymy, po ile są. Dzieci do 5 roku życia za darmo, a dorośli 7 euro. Jesteśmy w takim korytarzu i widzimy tu taką grafikę, jak to wszystko się tworzyło. Zobaczcie, takie leje się tworzyły, takie stawiki. To wszystko przeciekało i na dole tworzyły się korytarze. Idziemy, tylko musimy czekać, bo tutaj co 40 minut wpuszczają. I zobaczcie, wszedłem troszeczkę wyżej i tutaj jest ferata. Można się wspinać, trzeba mieć po prostu uprząż, kask i buty swoje, rękawiczki. Ferata dla dzieci. Idziemy zobaczyć. Zobaczcie, jak tu się idzie fajnie. Na razie taką uroczą ścieżką. No i zaczynają się klamry, moi drodzy. Tu już można sobie iść feratą aż na szczyt. Ale ja nie będę wchodził, bo nie mam uprzęży. A jeszcze tata mówił, weź se uprząż, może będą jakieś feraty, to se pochodzisz. Ale nie chciałem już obciążać przyczepy. I teraz żałuję. Jakie to piękne. Narodził Jezusek? Nie, tutaj się nie narodził Jezusek. Tutaj ludzie wrzucają monety. Zobaczcie, ile monet. Ta jaskinia, te stalagmity i stalaktyty powstawały tysiące lat. Fajny klimat tutaj panuje, taka muzyka nastrojowa, no. Właśnie kapie woda z tych stalagmitów, stalaktytów i tak są fajnie oświetlone te skały, naprawdę jest fajnie. Tu się normalnie kręci w głowie, jak się tak chodzi w tej komnacie. Zobaczcie, jaka tutaj sól się osadza. Przepiękne to jest. Ciągle kapie. Dotknij. A dzieciom i tak najbardziej się lampki kolorowe podobają, nie? Dotknąć mam? Patrzcie, dotknę. Zimne te LEDy. I dochodzimy do takiego okna. Chodźcie szybko, zobaczymy, jak tu pięknie. Powiedzcie. Tędy kiedyś smoki wlatywały do tej jaskini. Dlaczego? Bo tu jest wyjście z jaskini. I tutaj wlatywały smoki i wchodziły tą jamą. Gniazdo. Gniazdo ptaka, no. Gdzie? Tu. Tam jest to gniazdo, ale nie ma jajek, dzieciaczki. I wróciliśmy właśnie z tej jaskini. Była fantastyczna, naprawdę polecamy. Pokażę wam jeszcze bilet. 2 razy 7 euro. Za dzieci nie zapłaciliśmy, także do 5 lat dzieci wchodzą za darmo. Jedziemy teraz dalej. Nie wiem jeszcze gdzie. I dojechaliśmy do miejscowości Busot. Jest tutaj taka przepiękna góra, na którą można wejść, ale nasze dzieci już są zmęczone, więc chyba tam nie będziemy wchodzić. Ale można tutaj sobie popatrzeć tak z góry. Jest piękne miasteczko, takie urokliwe. Można sobie pochodzić po uliczkach. No ale tak jak mówię, nasze dzieci już w jaskini były zmęczone, a teraz im się nie chce. A Nadia to jeszcze weszła do takiej głębokiej kałuży w jaskini i przemoczyła skarpety, więc tak czy siak musimy jechać na kemping, zmienić buty i skarpety. I wróciliśmy na pole kempingowe i powiem wam, że dzisiaj mamy 31 październik. I zaczyna się święto Halloween, tak zwane. No i tutaj na polu kempingowym po prostu są przygotowania na to święto. Zobaczcie, przejdziemy się teraz i wam pokażę. Tutaj mamy taką folię, przez którą się przechodzi. Jest trupia czaszka. Tutaj są jakieś rzeczy, jakieś ciapki. Czego to ludzie nie wymyślą. Zobaczcie,
jakaś noga urwana. Tutaj dynia. Tutaj jedzie jakiś potwór. Także tak się bawią w Hiszpanii w Halloween. Jakiś szkieletor. Tutaj jakieś trupy wiszą na linach. Są pająki. Tu jest jakaś kosa. No i ogólnie tak się tutaj ludzie bawią. W recepcji pani jest tak pokolorowana krwią, żeby po prostu można powiedzieć, że jakby ją ktoś poszlachtał. Sprzątaczki są ubierane w czarownice, mają rogi. No i po prostu, no takie święto, nie? Popatrzcie sobie jeszcze. Tutaj mamy taki motyw kościotrupa z krzyżem. Tutaj państwo mają bardzo ładnie zrobione. I ubierają domek jak choinkę. Tutaj pajęczyny, na drzewach pajęczyny. Tutaj jakaś kobieta, chyba kobieta, wpadła do opon. Tutaj przy recepcji mamy takie świece z trupimi czaszkami. O, tam jeszcze jest coś. I ogólnie dzisiaj o 18.30 jest impreza halloweenowa, pewnie tutaj. Tu się wchodzi i widzicie, tam jest wszystko przygotowane. Zaraz wam pokażę, tutaj jest pełno krwi. Tutaj jest jakaś trupia czaszka. Są jakieś baba jagi. Tutaj mamy w klatce jakąś trupią czaszkę. Cały cmentarz nawet zrobili na kempingu. Zobaczcie, jak tutaj ludzie inwestują właśnie w takie dekoracje. Kości, tutaj jakiś zombie. No i tak się tutaj w Hiszpanii obchodzi święto Halloween. Pytaliście w komentarzach, czy my obchodzimy święto Halloween. No, powiem wam, że my z Kasią nie obchodzimy tego święta, ponieważ uważamy, że to jest świętowanie, w ogóle, jakby to powiedzieć, zachwycanie się taką brzydotą, zgnilizną, śmiercią. Naszym zdaniem lepiej jest zachwycać się pięknem, życiem, czymś takim radosnym, a nie śmiercią, jakimiś demonami, jakimiś trupimi czaszkami, zombie, czarownicami. No ale pamiętajcie, że ja bardzo często się mylę, robię dużo błędów, może w tym przypadku też się mylę, dlatego jak macie ochotę, to napiszcie mi w komentarzach, dlaczego miałbym to święto lubić i czy wy lubicie, czy nie lubicie, jak to jest z wami, czy obchodzicie to wszystko. A jeżeli nie lubicie, to napiszcie też dlaczego. Przyjechaliśmy teraz na wybrzeże, tutaj w miejscowości El Campeya, gdzie mamy pole kempingowe. No i tutaj mamy takie właśnie tory, gdzie jeżdżą tramwaje i zamierzamy się dzisiaj przejechać tramwajem. Mamy nadzieję, że zaraz przyjedzie. Szymuś, jedzie tramwaj czy nie? Siku! Siku, o kurde. No niestety nie ma tutaj żadnych automatów. Może kupimy w tramwaju. Ale zobacz, jak tutaj jest. To jest taka promenada fajna. I jest mega, mega duża plaża, która się ciągnie bardzo, bardzo daleko. Tak się nazywa ta miejscowość. El Campello. No i mamy całą mapkę, jak to wygląda. Tu jest nasz przystanek i do niego dojeżdża właśnie żółta nitka i czerwona z Alicante, jak widzicie. I tutaj jeszcze czerwona ciągnie się do Benidorm, do miasta tak zwanego Vegas. Tutaj podobno wszyscy Anglicy na kawalerski przyjeżdżają, bo jest to miasto takie właśnie dla kawalerów. Kasyna i itp. Dobrze, może bilety kupimy po prostu w tramwaju. Co jedzie? Co jedzie? Tramwaj jedzie! Nasz tramwaj! Zatrzyma się chyba. No. Tu jest taki automat biletowy, ale nie wiem, czy ja zdążę na jeden przystanek kupić. Jak to się muszę nauczyć najpierw. Chodźcie, idziemy. Tak było szybko, że nie zdążyłem w ogóle kupić biletu. Jak było, Kasia? Super, ale pierwszy raz się z tym spotykam, że automat jest w środku.
parku. No właśnie. Ja tam przepuściłem panów, żeby sobie kupili bilet. Panowie kupowali, długo się zastanawiali, więc już minęła nasza kolej. No, także nie zdążyłem kupić, bo tam musiałem się nauczyć. A nie chciałem kolejki tamować. Dobra, było bardzo fajnie. Następnym razem pojedziemy długo, dłużej. Aha. To wracamy sobie na pieszo spacerkiem. Zobaczcie, przez ten czas jak jechaliśmy, to włączyli lampy na promenadzie. Jesteśmy na plaży, ona jest taka twarda, ten piasek jest taki twardy, że się człowiek w nim nie zapada w ogóle. Idzie się jak po betonie, prawie. Szymusiowi buty świecą. Tupnij, Szymuś. Nie, świecą. Jeszcze raz, Szymuś. A dlaczego nam nie świecą? Bo wy macie zwykłe, Ania. A dlaczego? No bo nie wiem. Powiem wam, że tutaj plaża jest bardzo łagodna i dla dzieci by się nadawała. Powiem wam jeszcze, że jest godzina 19 i mamy już tak ciemno, także jest 31 październik i jest dosyć ciemno o 19 w Hiszpanii. Dzieci się bawią, robią placki z piasku. Co, Szymuś? Zaraz cię wezmę na rączki. Idziemy zobaczyć, jak tam kuchcą. Co robicie, dzieci? Co to jest? Kluchy? Tak. Kluchy to są. Piękne kluchy, dasz je teraz do garka, tak? Dziewczyny odpoczywają na ławce. Nie jest wam zimno w pupcie? Nie, naciągnąłem sobie kurtkę. A Szymek poleciał. Doszliśmy do takiej wielkiej wieży ratownika. Pierwszy raz taką spotykamy. Ale niestety nie można na nią wejść, bo jest zamknięta kratą. Ale jest naprawdę fajna, wszedłbym tam sobie. Nie, bo jest zamknięta, Ania. Słuchajcie, to jest otwarte. I zobaczcie, można sobie tutaj wejść. Krok robię, wielki. I wchodzę tu. A, widzicie? I można wejść. Ja sobie tutaj wejdę i zobaczymy, jakie są widoki. Zaraz, Ania, najpierw ja. Wchodzę, ale tu fajnie. Zobaczcie. Taki balkonik. I akurat wy nie widzicie morza, ja jeszcze widzę. No jest fajnie. Jest tutaj taki daszek. I rodzina na dole. Fajnie tu jest. Naprawdę ekstra. Zaraz, Ania. To ja schodzę. Tramwaj jedzie. Powiem wam, że było bardzo fajnie na tej wieży. Jeszcze nigdy na takiej nie byłem. Ale już byłem. One też chcą, ale nie dacie rady tam wejść, bo tam trzeba taki duży krok zrobić. I dojechaliśmy do Carrefoura i zobaczcie, jak tutaj wyglądają parkingi. Parkingi są tutaj zadaszone, tak żeby samochody stały w cieniu. Podejrzewam, że latem jest tutaj taki upał, że po prostu dla klientów tutaj centrum handlowe tak zrobiło, że samochody są pod daszkiem, w cieniu i się nie nagrzewają. Bierzemy wózek na zakupy. Kasia ma magiczną monetę plastikową. Gdzie ona tutaj jest w tym moim wielkim... W kształcie euro. Ja wsiadę! Zobaczcie, ile centów. Tu Ania włoży. Pasuje, Ania? Nas. Nie pasuje. 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 Zobaczcie, jakie tutaj grzyby można kupić. Słuchajcie, w tym sklepie jest tak, że podszedł pracownik tutaj Carrefoura i dał dzieciom banany, żeby sobie zjadły. Nie poszłam ważyć moje banany, no. I pan z boku lady miał banana i spytał się, czy chce mój syn i powiedział, że córka też sobie może wziąć. No, także nasze dzieci i mogą, od razu mogą jeść banany bez zapłacenia. Dziwny sklep, dziwna sytuacja nas spotkała. A chwilę wcześniej jakiś chłopiec też dostał banana, nie? Jadł, no. Jadł, także nie wiemy, co się dzieje. Fajne jest to w tych sklepach, że są takie ławeczki dla chorych, starych i kobiet w ciąży. Można sobie odpocząć. Tu i tu. U nas tego nie ma raczej. Zobaczcie, jak to jest dziwnie. Kasy są odgrodzone od ludzi. Jest jedna długa kolejka. I się pojedynczo dochodzi do kasy, która jest wolna. Jest niesamowite. Jeszcze z czymś takim się nie spotkałem. Więc to jest tak. Tam jest taka bramka. Dochodzicie, tam jest monitor. Na monitorze jest numer kasy, do której macie podejść.
I doszliśmy do akwarium pięknego. Zobaczcie, jakie ładne rybki tutaj pływają. Ale najlepsze jest to akwarium. Po prostu nie ma łączenia, tylko jest szyba wygięta. I to bardzo ładny efekt daje. Jakby nie było w ogóle tutaj łączenia. Przepiękne akwarium. Jeszcze takiego nie widziałem. Zobaczcie, co sobie dziewczynki wybrały. Pokaż pingwinka. Yeah! Lizak w pingwinku. Ojej. Nadinka, pokaż. Ale fajnie. Już nie będę miał samochodu poklejonego. Jeszcze raz pokażcie, jak to się robi. Zamykamy. Ania, zamknij. Super. Takie obudowy na lizaki. Fajne. Fajne to jest. Pingwinki.